Motomaniacy zapraszają na kawę. Dynamika jest olbrzymia, generalnie i wśród kierowców, i na rynku. Jeżeli byśmy spojrzeli na to, ile pijemy kawy, to możemy powiedzieć, że my jako Polacy pijemy w ciągu roku, nie wiem, spożywamy 2,5 kg kawy średnio per capita. Dla przykładu na drugim biegunie będą Finowie około 12 kg. To jest ciągle przepaść, natomiast rynek zdecydowanie rośnie. Tak? I my też tą dynamikę dwucyfrową widzimy na naszych stacjach z roku na rok, czyli coraz więcej klientów przyjeżdża codziennie po swoją ulubioną kawę, która im towarzyszy w podróży. A jak to się na liczby przekłada? Ponad 100 filiżanek dziennie, które sprzedajemy średnio, serwujemy naszym klientom na naszych stacjach. Badania rynkowe przeprowadziliśmy, to trwało ponad rok, także były trzy fazy tych badań rynkowych, wywiady, ponad 400 wywiadów w każdym badaniu, gdzie pytaliśmy zarówno o preferencje, o smaki, o rodzaje kaw, o jakiej porze klienci piją tą kawę, porównywaliśmy się do obecnych mieszanek na rynku. Także szeroko zakrojone badania, które pozwoliły nam odpowiedzieć na to pytanie i podjąć decyzję w końcu finalnie, dosyć odważną, aby wprowadzić 100% arabikę. Jako kierowcy wszyscy przeżywamy kryzysy za kółkiem. I kiedy one nam się zdarzają? One się zdarzają najczęściej między północą, 6 rano, to najgorsza jest ta 4 nad ranem, czy w okresie letnim to jest między 13 a 16. Zresztą tak mówi Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. No i my jako kierowcy mamy szansę się pobudzić w zdrowy sposób. No i to pobudzenie poprzez dobrą filiżankę kawy. Natomiast pamiętajmy o tym, że to 20-30 minut wcześniej musimy wypić tą filiżankę, żeby ona zaczęła działać, żeby ta kofeina nas mogła pobudzić, miała szansę. Natomiast oczywiście im będziemy bardziej wypoczęci i w lepszej kondycji, no to przede wszystkim to się przekłada na nasze bezpieczeństwo, a ta filiżanka może być uzupełnieniem. Motomaniacy zapraszają na kawę.